Dzień dobry, idziemy pohartować się, mamy piękną zimową pogodę. W tym roku postawiłem sobie beczuszkę, taką 300 litrową, która w zupełności wystarczająca, żeby w domowych warunkach nawet na balkonie sobie można zanurzyć się w taką piękną pogodę. Zanurzamy się 3 razy z głową. Jest pięknie. Zamykamy. W beczce mamy troszkę soli, żeby się nie zamroziło. Na dworze mamy piękny śnieg, minus 3, więc możemy nawet zrobić tak zwane aniołki. Nie, no jest generalnie petarda, normalnie jak wakacje. To co, może przespacerujemy w takim razie, co? Opowiem wam, że generalnie każdy do tego może dojść. Najważniejsze chęci. Wszystko siedzi u nas tutaj w głowie. Nam jest zimno, bo nas tak uczono jest. A nasz organizm ma potencjał. Nasz organizm ma potencjał. W ten sposób możemy się odpornić od różnych chorób, przeziębień, tak zwanych celebrytów różnych, grypy i tak dalej. Więc jeżeli chcecie zadbać o swoje zdrowie, no naprawdę zachęcam praktykować, od zimnych prysznicy zacząć. Jak widać, można nawet bez żadnych ubrań, jak na sprawie, że Bóg stworzył, czy lato, czy zima, skorzystać z tej pięknej przyrody. Piękny śnieżek jest, więc możemy w ten sposób pięknie sobie rozmaicić dzień. Mamy piękny weekend, minus 3 było pogoda dzisiaj, sypnęło nam tutaj 15 cm śnieżku, więc naprawdę bardzo fajna atrakcja, żeby pohartować się, nawet aż mi trochę zabrakło, jak to się mówi, uziemić z naszą piękną naturą, ziemią, śniegiem tutaj. No i w ten sposób możecie wyrzucić abonament wykupiony farmaceutyki na swoje zdrowie. Więc w ten sposób hartujemy się i polecam wszystkim. Widzimy się w innych odcinkach. Pozdrawiam, Aleksander Charycki. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.